Witam hodowców gołębi ser polskich. Chciałbym pokrótce przedstawić rocznikowo moją hodowlę. Nagrywając i mówiąc, jakie gołębie są historyk rocznika. Przed chwilą była samiczka z 2016, ten samczyk jest z 2018 grochowy. To jest właśnie ten sam, czyli z 2018. Wyżej też jest 2018, większość gołębi moich jest 2018 w sumie. Czerwony tak samo. Ten biały grochowy też 2018. Czerwony groch też 2018 i biało-siwy również 2018. Samiczka biało-siwa 2017. To jest samczyk po tej mojej ozdobie 2018, gołębia czerwonego takiego tigra. To para 2015. Piękna parka. Samiczka 2018. Samiczka po lewej 2017, samczyk 2018. Po prawej. Tu samczyk 2017 po prawej, samiczka 2018 po lewej. Tu 2018, młoda samiczka. Tutaj też są młode 2018. Tu samczyk późny 2018. Ta para biało-siwy 2015, samica 2016. Ta parka 2018. Ten biało-grochowy 2017. Biało-ciemny 2018, większość jest 2018. Czerwony i ciemny z tyłu też. Ta czerwona to samiczka. To jest późny samczyk po tych ciemnych z 2015. Też 2018. A to pierwsza biało-groch i biało-siwa 2018, a biało-siwy 2016 i samica 2017. Gołębie są młode, to znaczy od 2015 i tak wzwyż. A ten jeden czerwony tiger jest 2010, ale to jest, on zostaje ze mną ozdobą mojego gołębnika, tak jak powiedziałem kiedyś.
T2018, tak mówiłem, sam czeki 2. Tego niedawno zakupiłem, 2013. Zobaczymy, co będzie po nim wychodzić. Chcę go sparować z ładną samiczką, młodą. Prawdopodobnie białogruchową. Właśnie chyba prawdopodobnie jest tą samiczką z 2018 roku, a to też nie wiem, czy samczyk, czy samiczka, bo to późny młody z lewej strony na białym dziobie był. T2018 mówiłem już wcześniej. Parka. Tutaj połowy samczyk późny 2017 i samiczka, a czyli 2018 samczyk połowy, a samiczka 2017 białogruchowa. Tutaj ten właśnie czerwony tiger mój stary 2010 na górze siedział. Tu przeważnie 2018. Ten czerwony jest po tym też czerwonym tigrze z 2018 roku. Ten czarny tiger jest 2016, sparował się z tą samiczką biało-ciemną, koło niego co siedzi. I po nim jest ten na dole czarny tiger z 2018 roku. Samiczka taka szpakowata na dole, co się działa z 2017 roku, którą też zakupiłem. Czerwony Tiger, on jest sparowany z tą samicą białosiwą z 2017 roku. On jest 2010. Czysto pocztowy. Tutaj wszystkie 2018. Na górze samczyk, który ściąga skrzydło. Na dole białosiemny też samczyk. Białogruchowa samiczka i ten szpakowaty jest 2018 też. To dwie samiczki 2018. To też prawdopodobnie samiczka 2018. Jeszcze dokładnie nie wiadomo, bo to różnie może być. Czasami później zaczynają gruchać. Różnie to wychodzi. Dlatego teraz nie sprzedaję, dopiero gdzieś za miesiąc. Ktoś chce samce, inni samice, a nie chce, żeby później były problemy z tym, jak źle sprzedam. To znaczy złą płeć. O, to jest właśnie ta szpakowata, co tam dziobią z 2017 zakupiono. Na białych lodach. Ten szymelek 2018, też kupiony, późny. Tamten z boku biało-ciemny, też po tym pocztowym. Z 2010 roku, czerwony tigrze. Jeszcze taki biało-czarny, bokaty. Późny. No właśnie ten czerwony po tym samczyku z 2010 roku też jest. Młody, późnawy.
Dużo gołębi mam z 2018 roku. Część kolegów do mnie co dzwoni, kto chce właśnie kupić starsze gołębie i część posprzedawałem. Dlatego mi zostało większe niż 2018 teraz. Ten sam przebiegł się w 2017. Ten 2016 czarny digger, samiczka 2018 grochowa, ciemna, zobaczymy co wyjdzie po tym czarnym tigrze. Dopiero teraz się sparował z tą młodą samiczką 2018 biało-czarną. Wcześniej był sparowany z białosiwą. I właśnie wyszedł po nim też taki podobny do niego, tam siedzi z tyłu za tymi deskami. Połowy ładny samczyk 2018. Tutaj ten groch 2017, biało-grochowy i biało-siwy 2015. Także życzę jak najmniej chorób w przyszłym roku i żeby gołębie się trzymały zdrowo. Pozdrawiam wszystkich hodowców.